Hej. Długo zbierałem się do tego filmu, do nagrania tego filmu. I nie. Nie. Ten film nie jest żadnym skokiem na wyświetlenia ani prośbą o atencję. Ten film ma przede wszystkim pomóc osobom, które mają to samo co ja, czyli nie słyszą na jedno ucho. W tym filmie powiem wam, jak ja z tym żyję, jakie kroki były podejmowane odnośnie mojego słuchu podczas mojego życia? I czy w ogóle da się z tym żyć? Jak już we wstępie powiedziałem, nie słyszę na jedno ucho. Jest to prawe ucho, na które nie słyszę od urodzenia. Stało się to tak, iż moi rodzice mają konflikt grupy krwi. Co się dzieje podczas takiego czegoś? Jeśli rodzice mają konflikt grup krwi, jesteście właśnie dziećmi takich rodziców, którzy mają na przykład, że jeden rodzic ma RH plus, a drugi ma RH minus, no to wtedy mają ten konflikt grup krwi. No i wtedy następują jakieś tam schorzenia. W moim przypadku jest to oczywiście niesłyszenie na jedno ucho, ale na przykład jedna osoba może mieć, nie wiem, jakiś zespół Downa, drugi Aspergera może mieć, trzecia osoba może mieć całkowitą głuchotę. Tych schorzeń przez te konflikty grup krwi może być naprawdę sporo. Z tymi chorobami oczywiście może być także ciężko w późniejszym życiu. Początkowo we wczesnych latach mojego życia, czyli jakoś do drugiej klasy podstawówki, jeździłem na badania słuchu do Poznania. No i wiecie, jak to na klasycznym badaniu słuchu, tam ci, wiecie, nakładają słuchawki, jakieś tam pikanie i inne w ogóle takie dźwięki, wysokie, niskie, czy słyszysz na to ucho, czy na tamto. No i oczywiście nie dało się nic z tym zrobić. Kiedyś taki profesorek mojej mamie powiedział, że przykro mi, proszę pani, ani operacja, ani aparat słuchowy nic nie da. Więc aktualnie jestem skazany na słyszenie na jedno ucho do końca życia, co w późniejszych latach może stać się bardzo uciążliwe, przez wzgląd na to, że wiadomo, my się starzejemy, nasz organizm się starzeje i u niektórych ludzi nawet słuch. Więc ten słuch może nie być dobry i no, przypuśćmy, taki ja na przykład mógłbym na starość po prostu ogłuchnąć już całkowicie. Plusem byłoby faktycznie oczywiście to, że w tym przypadku na starość bym mógł chyba nosić aparat słuchowy, do końca nie wiem. Stary jeszcze nie jestem, mam dopiero 20 lat, więc jeszcze sporo lat przede mną, tak? No. Póki co nie mam żadnych problemów, poza tym, że muszę strasznie uważać na ten mój słuch, czyli na przykład nie mogę przebywać w gościch miejscach, typu, nie wiem, chodzić na koncerty właśnie, czy być na jakichś tam placach budowy, gdzie, wiecie, jakieś tam koparki, młoty pneumatyczne, wiecie, robią bardzo duży hałas, no bo przez to mogę uszkodzić sobie właśnie bębenek w uchu. Miałem już kilka takich sytuacji, że po prostu przez głośną muzykę ucho mi się zatykało na dyskotekach, więc musiałem szybko wychodzić z sali, żeby po prostu nie uszkodzić sobie tego słuchu bardziej, ale ostatecznie słuch wracał do normy. Problemem jest też na przykład to, że musicie po prostu uważać przy czyszczeniu ucha, czyli patyczkami, tak jak normalnie nie możecie sobie, wiecie, grzebać w uchu, tak? No bo wiecie, tam woskowinę sobie zapchacie i możecie sobie tam jakieś tam nerwy uszkodzić, tak? Więc najlepiej kupcie sobie jakieś leki przepisane przez lekarza, albo udajcie się do samego laryngologa, który wam wyczyści te uszy. Ja się staram chodzić do laryngologa przynajmniej 2 razy w roku, więc o tyle dobrze, no czy mi tam jakaś tam woskowina nie zalega, ani nic, tak? Dla tych, co mają podobnie i nie wiedzą po prostu, jak z tym żyć, to mam dla was protip, który na pewno was ucieszy, że możecie słyszeć za dwóch. Czyli wiecie, no, nie wiem, gadają sobie osoby, gdzieś tam siedzicie sobie w jednym pokoju, a z drugiego słyszycie, jak ktoś, nie wiem, gada na przykład o was, no i sobie to słyszycie normalnie na luzie. Problemem jest też także to, że nie słyszycie, z której strony dana osoba was woła. I musicie kręcić się jak taki bączek, żeby znaleźć tą osobę, aż do momentu, kiedy nie spotkacie się tam wzrokiem, tak? No i to jest strasznie uciążliwe, bo na przykład jak ktoś ciebie woła z takich 5 metrów i woła: Nikolaj! No to wtedy, no,
No właśnie. Siedzę, się tak okręcam, o! Jak taki bączek i... O! Tam jest gnój! Generalnie tak to u mnie działa i wydaje mi się, że w przypadku osób z takim schorzeniem też. Więcej chyba nie mam do dodania od siebie. Jeśli chcecie się podzielić swoimi schorzeniami, czy ze swoimi przeżyciami, jak wy postępujecie z tym samym schorzeniem, co ja mam, to zapraszam do skomentowania tego filmu. No i co? I dziękuję za uwagę. Troszeczkę opowiedziałem bardziej o sobie. Trzymajcie się ciepło. Na razie.